Hej, moi drodzy, Matt z tej strony, kolejny odcinek z Cupheada. Dzisiaj będziemy się zajmować opcją Run and Gun, która jest dostępna za naszymi plecami. Nazywa się Rugged Reach, cokolwiek to znaczy, nie mam bladego pojęcia, co to może znaczyć. Nadal dało kilka prób, może nam się uda za pierwszym razem, może nam się nie uda, kto wie. Jakieś kozy, co do nas rzucają. Dobra, a one nowe się odnawiają mi się, a dobra. A takie bumerangowe. Aje, dostaliśmy, mamy tylko 3 życia, nie potrzebuję to. Trzeba to uważać, żeby. No a, dostaliśmy. Ciężka robota może z tym być, ciężkie życie możemy z tym mieć, nie powiem. Dobra, trzeba uważać na te kozy. Zanim oni zdążą wrócić, trzeba ich cisnąć. Aj, no taka głupota. Dobra, że przynajmniej jesteśmy teraz tak, byliśmy przejrzyczyści, że tak powiem. To mieliśmy święty, co tu się dzieje. Trzeba uważać się tego i żeby nie dostać dasty, no, trzeba pewnie go zniszczyć jakoś. Ale skoro straciłem życie, to już nie będzie, że straciłem do życia. Aha, nie mam za bardzo jak się tam przesunąć, nie? Dobra, to wiemy jak to przynajmniej zrobimy. Okej. Okay. Udało się. Zebraliśmy moment, dobra. Co tam? A, co się dzieje? Platforma. Jakiś smog nas pluje, jeszcze tu takie cośki nam tu urosły. Aj, nabiliśmy się akurat na pocisk lecący w naszą stronę. No nie, co za przypadek. Co za kompletny przypadek, nie? Dobra, zobaczmy. Ajajaj. Będziemy robić to na szybkości. Ciekawe, czy się uda. Chyba się nie uda zrobić tego na szybkości. Szczególnie, że zginęliśmy. Więc próba kolejna. I znowu my. Udało się go dość szybko. Na tym będzie lepiej. Ajajaj, to było głupie. Właśnie chyba lepiej będzie wam powiem takim właśnie tym trybem. A jak to? Ajaj, się głupio dałem załatwić. Ale tym trybem chyba będzie najlepiej, prawda? Takie mam przeczucie, że tak będzie trzeba to robić. No dobra. Lecimy. Lecimy. Nawet. A dobrze się nam tutaj udało. On nas tak wieje? W nas wieje. Aj. Znowu, 2 życia już. Udało się. Całkiem zgrabnie go załatwić, ale z kosztem 2 żyć nie wiem, czy było warto. A więc można powiedzieć, że nie warto było. No dobra. Okej, to była głupota. Ten ruch to była kompletna głupota. Okej. Nieźle. Nieźle. Ciekawe, co jeszcze przed nami. Idealnie cię przed nami zatrzymało, mamy wyczucie. Ajajaj. Co to mogłem biec, póki byłem przejrzysty? Że tak powiem. Udało się. Jak już straciłem życie tam, to już mogłem do końca tam biec. Znowu to źle zrobiłem, prawda? I znowu to źle zrobiłem. A tak zaczął się nas rzucać. No dobra, to lecimy. Nie jest tak źle, ale i tak tylko żyćko. Udało się zacząć tego smoka. Jaki błąd. O, ja nie mogę, ale już teraz załatwiłem sobie. Niezły błąd na dzień dobry. I lecimy dalej z powrotem. A jak on to zrobił? To nie jest tak, że one rzucają, tylko to leci w naszą stronę. Tam, gdzie dokładnie jesteśmy, a nie, że one rzucają w lewo i to będzie leciało ciągle w lewo. Kurde, sprzętnie zrobione. Pochwalę twórców ponownie. Udało się. Nieźle.
Też nieźle. Ładnie. Nam to wyszło. Aj, nabiliśmy się. Dobra, wracamy za sekundę. Próba kolejna. Właśnie, podskoczyłem i to nie wróciłem, to do końca leci. Aj. Szybko się załatwiłem, nie? Dwa życia już. Dwa życia na dzień dobry, to taki średni wynik, nie? Trzy życia. Nie fajnie. Dobra, załatwiliśmy się znowu. Okej, to musi się udać. Musi się udać, proste moi drodzy. To musi się udać. No to lecimy. Okej, nieźle. Nieźle, uliczek załatwiony, ten też załatwiony. Moneta jest. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze jest. Teraz tylko załatwić. Tylko tego załatwić. Też się udało, nieźle. Nie jest źle. Teraz tutaj trzeba dobrze skakać. Też. Moneta załatwiona. Właśnie wziąłem teraz, w ogóle nie wiem, czy to ważyliście, ale wziąłem 4 życia teraz. Żeby sobie troszkę. Troszkę ulepszył. Aj! Udaliśmy się. Dawaj, dawaj, spokojnie. Spokojnie, mamy czas. Postrzelone. Moneta tam była. Aj, jeszcze się nabiłem. Bo chciałem monetę. Też mi coś. Co to za koziołki? Co to za koziołki? Jakieś brama, trochę próba jakieś dziwne rzeczy. Okej, nawet nieźle, nawet nieźle. Nawet nieźle. Okej. Dobra, jest. Dobra, skok. Co to było za dziwny? Ten dziwny koleś z tyłu mnie trochę niepokoi. O nim mówiłem. To jakiś gigant jednooki? Czy coś? Trochę mi się ten przypomina z... czego to było? Jasia fasoli, nie mylić tylko tego, jejku. Tego z od magicznej fasoli, wiecie o kogo chodzi na pewno. Jackie magiczna fasola. To może wiesz, był Jasia. W każdym razie. O kurczę, teraz było blisko. Ale czy nam się teraz udaje? Niesamowite szczęście teraz mamy. Brawo, udało się nam, wow. Nie spodziewałem się tak szczerze. No, nie spodziewałem się. Dobra, results. Czas. 2.40. Nie jest źle. HP bonus 1. Great będzie ocena C, chociaż będzie dokładnie C. No to nie jest zły wynik na pewno. Na pewno to nie jest zły wynik. To jest pewne. Małe coś. Aha, no to żeśmy sobie dużo zmienili, tak szczerze. Bądźmy szczerzy, są pewni ludzie i są... Włącznie mają klasy inni i są wszyscy inni. A w tym momencie wydajesz się jak wszyscy inni. W takim razie nie możesz badać tego świata, doświadczać go tak jak ja. No w każdym razie mamy monety i idziemy do Port Grinda. Welcome. Co kupimy? Parry attack, roundabout, koło więcej życiek. Nie wiem. Czy będzie to? I w sumie... No, ciekawa sprawa. Nic więcej. Bo pieniędzy nam się skończyły, ale przeczytaliśmy sobie coś tam. W każdym razie, to by było na tyle.
tutaj, gdzie nie możemy pójść, w tym odcinku z Cupheada. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Tutaj mamy kolejne rzeczy do załatwienia, ale to w niedalekiej przyszłości przed nami. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej, na razie. Cześć.